Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym nagraniu nauczymy się czytać nuty. Tak jak już widzieliśmy, zapis nutowy składa się z tak zwanej pięciolinii, na której zaznaczone są nuty. Teraz możemy zauważyć, że mamy właśnie pięć linii i tutaj ten symbol jest to klucz wiolinowy. Oznacza on, że za nim zapisane są dźwięki, można powiedzieć w skrócie, dla prawej ręki. I teraz w zależności od miejsca występowania dźwięku na pięciolinii jest on odpowiednio większy albo mniejszy. I zacznijmy od tego dźwięku, jest to dźwięk C, czyli w tym miejscu. I teraz jest tak, że tutaj mamy dorysowaną jedną linię. I właśnie na tej linii dodatkowej, poniżej tej najmniejszej, jest dźwięk C. Ale kolejny dźwięk D jest po prostu wyżej i jest dokładnie pod pierwszą linią, czyli dźwięk D. I dalej na pierwszej linii jest dźwięk E, później między pierwszą linią a drugą jest dźwięk F, na drugiej linii od dołu jest G, między drugą a trzecią linią jest A, na trzeciej linii od dołu jest H i pomiędzy trzecią a czwartą linią od dołu jest C. Czyli już przeszliśmy całą oktawę. A dalej mamy znowu czwarta linia od dołu D, między czwartą a piątą linią E, później na najwyższej linii F, nad linią G i jeszcze na dorysowanej tak jakby kresce A. I tak naprawdę o to w tym chodzi. I teraz na przykład możemy zapamiętać słowo face, tak jak Facebook, tak? I teraz zauważmy, że dźwięk F jest między pierwszą a drugą linią, dźwięk A jest między drugą a trzecią, dźwięk C jest między trzecią i czwartą, a E jest między czwartą a piątą. Czyli pomiędzy poszczególnymi liniami są dźwięki F, A, C, E. Czyli tu jest F, tu jest A, tu jest C, tu jest E. Czyli face. Przypadek? No może właściciel Facebooka tu grzebał. I na przykład, jeżeli weźmiemy przykładowe nuty, no to już możemy sobie zobaczyć. Aha, klucz wiolinowy, czyli mnie interesuje ta część, która jest w tym miejscu. I najpierw mam taki dźwięk. On jest na pierwszej linii od samego dołu. I teraz z mojej ściągarki mogę, aha, zobaczyć, że jest to E. To, że niektóre nuty mają flagi, niektóre są czarne, niektóre białe w środku, to się na razie nie przejmujemy. Po prostu jak nuta jest biała w środku, to ją się dłużej gra, a jak jest chorągiewką, no to krócej, tak na początek. Czyli mamy E. I teraz możemy albo ze ściągi zobaczyć, że to jest dźwięk D, albo na przykład zobaczyć, że on jest dokładnie o jedną jakby część niżej niż ten, więc tak jak to było E, to to będzie o jeden dźwięk niżej, czyli D. A ten dźwięk, no to znowu się powtarza ten, bo widać, że jest na tej samej wysokości, czyli znowu E. Ten dźwięk, no to już możemy z face kojarzyć, czyli F między pierwszą a drugą linią. Aha, czyli to jest F. A teraz jaki jest to dźwięk? Jeżeli F jest między pierwszą a drugą, to to jest jakby o jeden niżej, czyli E. Ten jest o jeden niżej niż poprzedni, czyli D. A ten jest jeszcze niżej niż ten, czyli C, C. To już wiemy, że to jest D. O jeden wyżej E. Między pierwszą i drugą linią zasady face, no to to jest F. I znowu F, F. Na pierwszej linii, czyli ze ściągi, widzę na przykład E. Ze ściągi na przykład widzę, że pod pierwszą linią jest D. C, D. I znowu E. Między drugą a trzecią linią, no to mogę ze ściągi z face, że jest to A. Czyli tu jest A. H, C, H, A, G, G, F, E, F, 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 G, G, A, G, F, E, E, C, C, A. C, H, A, G, G, F, E, F, E.
co to za piosenka jest. To już patrzymy. Tu jest przerwa. 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 Znak przerwy. I długa nuta. Przerwa. Przerwa. I tutaj jednym ciągiem. I biała nuta, czyli dłuższy dźwięk. Czyli to jest barka po prostu. Czyli stąd zaczniemy od refrenu. Przerwa. Przerwa. Przerwa jednym ciągiem. I ta długa nuta. Przerwa. Ale to są tylko nuty na prawą rękę. I na przykład weźmy sobie inny przykład. I teraz klucz basowy. Do czego jest klucz basowy? Oznaczany jest tym symbolem. I grane są dźwięki poniżej tego C, bo to C, które tu trzymam, to jest w tym miejscu tutaj. Natomiast w kluczu basowym ono jest na samym końcu, czyli najwyższym dźwiękiem. Czyli ta nuta, którą teraz pokazuję, jest w tym miejscu. Czyli to jest w tym miejscu. Czyli wtedy widać, że te dwie zapisy się uzupełniają nawzajem, czyli klucz basowy i klucz wiolinowy. I teraz też można ściągawkę zrobić na klucz basowy, że między poszczególnymi liniami mamy dźwięki A, C, E, G. No tu już jest to ciężej zapamiętać. A, C, E i G, tak? Ale teraz na przykład możemy sobie przećwiczyć ten zapis. Najpierw zaczniemy od znowu klucza wiolinowego, czyli prawa ręka. No to tutaj jest, ze ściągi możemy zobaczyć G. G, E, G, A, G, F, E, F, F, D, F, D, F, G, F, E, D, E. Długa nuta, dlatego G, G, E, G, G, E, G. O i teraz tu daleko, ale mamy face. Między trzecią a czwartą jest C, czyli to jest C. O, i tutaj właśnie normalnie byłoby G według ściągi w tym miejscu. Ale jest taki jakby krzyżyk. I teraz co ten krzyżyk oznacza? To, jeżeli przed nutą jest krzyżyk, to znaczy, że gramy dźwięk nie ten, który wynika z nuty, tylko o pół tonu wyżej. Czyli zamiast G, no to gram GIS. Gdyby na przykład przed nutą C byłby krzyżyk, to wtedy byśmy grali o pół tonu wyżej, czyli cis. Czyli zamiast G gramy gis. Z kolei bemol, czyli taki symbol literki B, obniżałby rzeczywisty dźwięk o pół tonu. Czyli od tego miejsca zaczniemy. G, C, H, A. I teraz powinienem grać G, ale jest krzyżyk, więc od G o pół tonu wyżej. I znowu normalnie A, czyli a teraz klucz basowy. No i tutaj się komplikuje, bo tu mamy akordy, czyli po prostu zestawienie kilku dźwięków naraz w danej skali, tak? No dobrze, i teraz rozszyfrujemy. No tutaj jest na przykład łatwo, no bo nadal jest to w kluczu wiolinowym zapisane, więc to jest C, to jest E, to jest G. Czyli trzeba jednocześnie zagrać C, E i G. No i tu jest zmiana. D, F i G. C, E, G, H. Czyli to, to, to. O, i tu C, F, A. D, F, G. I C, G.
to jest akurat łatwo, no bo tutaj to są nuty dla początkujących, więc po prostu był klucz wiolinowy. Jeżeli byłby klucz basowy, to wtedy musimy się stosować już do tych oznaczeń. Ale to jest taki zapis nutowy najczęściej spotykany, gdzie zarówno prawa ręka, jak i lewa jest w nutach. Natomiast często stosuje się uproszczony zapis, tak jak tutaj. I tutaj widzimy, że jest tylko dla prawej ręki. Ta linijka jest dla prawej ręki, ta dla prawej, ta dla prawej. Z kolei w tym miejscu mieliśmy linijka dla prawej ręki, linijka dla lewej ręki. Dla prawej ręki, dla lewej ręki. Dla prawej i dla lewej. A tutaj po prostu nie ma prawej ręki, ale prawa ręka jest zapisana tutaj. I teraz musimy sobie przyjąć taką umowę, że akordy, czyli trójdźwięki, rozróżniamy na akordy molowe i durowe. Akord durowy jest bardziej wesoły, molowy jest bardziej smutny. I teraz w takim zapisie uproszczonym, gdzie akordy są za pośrednictwem tylko literek, a tylko nuty są dla melodii, to wtedy musimy tutaj przyjąć taką umowę, że mała litera oznacza akord molowy, a duża litera oznacza akord durowy. Czyli tutaj mamy C dur. D mol, C dur, F dur, D mol, C dur. A co w tym miejscu, co w tym, co w tym, co w tym? Jeżeli jest C w tym miejscu, to tutaj cały czas gramy C. Tu zmieniamy na D mol, gramy cały czas D mol. Tu zmieniamy na C dur, gramy, 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 gramy. Na F dur i tu zaraz zmieniamy na D mol i tu zmieniamy pod końcówkę na C. I teraz okaże się, że jest to ta sama piosenka, bo tutaj mamy prawą ręką. To już musicie sobie przećwiczyć na spokojnie to czytanie. I teraz prawa ręka, czyli akord C dur. Najpierw może dla ułatwienia sobie napiszemy, że akord C dur to jest po prostu C, E, G grane jednocześnie. Akord D mol to jest D, F, A. Akord F dur to jest F. F, A, C. I tyle nam wystarczy. Czyli najpierw gramy prawą ręką. I teraz jednocześnie, tutaj jest duże C, czyli trzeba zagrać CEG, czyli C dur. Czyli trzymamy lewą rękę, a prawą gramy to, co widzimy. Teraz w tym miejscu zmienia się na D mol. I tu się zmienia na C dur. I tu się zmienia na FAC. I tu się zmienia znowu na D mol. I się zmienia na C dur. I tak naprawdę to jest ta różnica między tym zapisem, a tym takim bardziej profesjonalnym. Z tym, że ten zapis jest najczęściej w słownikach spotykanych, w śpiewnikach różnych. I teraz kolejny przykład. Weźmy sobie takie nuty. I teraz najpierw przeczytamy sobie prawą rękę. I tu jest pod kreską, która oznacza C, czyli to jest H. I tu dłużej i przerwa. Mamy akordy na górze, czyli tutaj mamy C dur i teraz G dur, A mol, E mol, F dur, C dur, D mol. Dur. C dur. G dur.
Amol. Emol. F-dur. I teraz łączymy. G-dur. Amol. Emol. F-dur. I C-dur. D-mol. Teraz tu jesteśmy. Tu H prawą ręką i G-dur. I tutaj C. I G-dur. Amol. E-mol. F-dur. I C-dur. Więc największym problemem w tym zapisie śpiewnikowym jest to, że trzeba znać wszystkie akordy, jakie grać, jak grać molowe, jak grać durowe. Więc teraz sobie możemy opowiedzieć, jak to jest z tymi akordami. W akordach durowych jest taka zasada, że jak chcemy zagrać C-dur, to gramy dźwięk C, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje. W akordach durowych zawsze drugim dźwiękiem, który naciskamy, to jest ten położony o 4 półtony wyżej, czyli o 1 półton wyżej, o 2 półtony wyżej, o 3 półtony wyżej, o 4 półtony, aha, czyli ten dźwięk. A kolejny dźwięk jest o 3 tony wyżej. Raz, dwa, trzy. Czyli to jest C-dur. Czyli dźwięk podstawowy, 4 tony wyżej i 3 tony wyżej. I to jest dla wszystkich akordów durowych. Weźmy na przykład D-dur. Czyli D, 4 tony wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery. I 3 tony wyżej, raz, dwa, trzy. Czyli to jest D-dur. No to E-dur. E, 4 tony wyżej i 3 tony wyżej. No to F-dur. F, 3, 4 tony wyżej i 3 tony wyżej. Czyli to jest F-dur. G-dur, czyli G, 4 tony wyżej H i 3 tony wyżej D. Czyli G-H-D. I A-dur, A, 4 tony wyżej, czyli cis i 3 tony wyżej, czyli A. No i ewentualnie H-dur, czyli H, raz, dwa, trzy, 4 tony wyżej, czyli dis i 3 tony wyżej, czyli fis. Czyli mamy C-dur, D-dur, E-dur, F-dur, G-dur, A-dur, H-dur. Na razie tyle nam wystarczy. A w molowych jest to samo, tylko jest taka zasada, że środkowy palec, czyli u mnie fak, przechodzi o pół tonu niżej. Czyli mamy wszystko to samo, tylko przekładamy ten środkowy palec o jeden w lewo. Czyli to jest C-dur, to jest C-mol. To jest F-dur, a to jest F-mol. Albo innymi słowy, pierwszy dźwięk gramy o 3 tony wyżej i o 4 tony wyżej. Czyli nie zasada 1, 4, 3, tylko 1, 3, 4 dla akordów molowych. Czyli weźmy treningowo akord D-mol. D, 3 tony wyżej, czyli 1, 2, 3, F i 4 tony wyżej, czyli A. Akord E-mol, czyli E, 3 tony wyżej, czyli G i 4 tony wyżej, czyli H. I tak dalej. I w ten sposób możemy sobie nauczyć się wszystkich akordów. A jeszcze powiemy sobie o inwersjach akordów, czyli na przykład powiedzmy, że chcemy zagrać piosenkę, która ma takie akordy. Najpierw według tej umowy wiemy, że według zwrotki mamy A-mol, D-dur, G-dur i E-mol. A skąd wiemy, kiedy mol, kiedy dur? No bo umówiliśmy się, że mała litera to jest mol. Czyli teraz, jak już znamy akordy molowe i durowe, no to A, czyli A-mol, D-dur, czyli G-dur, czyli i E-mol, czyli i teraz ktoś zauważy, że muszę. Powiedzmy, że chcemy zagrać taką piosenkę. A-mol, D-dur, G-dur, E-mol. Czyli to jest zwrotka. Ale zobaczmy,
zobaczymy, że ja duże ruchy robię tą lewą ręką, niepotrzebnie. I teraz powiemy sobie o inwersji akordów. O co chodzi? Jeżeli mamy akord A mol, to mamy A, C, E. Ale przecież A jest też tutaj. To po co mam grać, na przykład zamiast tego A, to mogę grać to A. Czyli przyniosłem, te dźwięki są bez zmian, a zamiast tego A gram to A. Czyli mogę grać tak A mol, mogę grać tak A mol, mogę te C przenieść tu, czyli mogę tak grać i mogę to E przenieść tu, czyli tak. Czyli... Czyli to wszystko jest to samo. I teraz na przykład no będę grał normalnie. Kolejny akord D dur. To, żeby mieć bliżej, to mogę sobie po prostu zarówno fis, jak i to A przenieść na lewo, czyli tu A i tu fis. Właśnie o to chodzi. I teraz G dur to normalnie zagram. I zamiast E mol to zagram tak, że przeniosę H na lewo, czyli tu. Czyli zamiast tego H zagram to H, a reszta bez zmian. Czyli zagram tak. Ale mogę również to G przenieść na lewo, czyli będzie tak. Czyli teraz refren będzie w ten sposób grany. Zamiast... To będzie po prostu... Prawda, że mniejsze ruchy? I teraz jak mam tak prosto, to mogę zagrać jakąś piosenkę. Teraz tak, gdyby zasłonić wszystkie czarne, no to nie wiadomo, który klawisz jest który. Oczywiście u mnie wiadomo, bo są podpisane. Ale widzimy, że te czarne są pogrupowane, że mamy dwa czarne, trzy czarne. Dwa czarne, trzy czarne. I tak cały czas przez klawiaturę. I teraz jak znajdziemy dwa czarne obok siebie, zjedziemy od nich na lewo, to jest dźwięk C. A jak weźmiemy trzy czarne i według tego środkowego zejdziemy na jeden w lewo, to jest G. A jak od tych trzech czarnych ze środka zejdziemy na prawo, to będzie po prostu A. I teraz na przykład ten dźwięk od tego dźwięku jest oddalony o pół tonu. A na przykład ten dźwięk od tego dźwięku jest oddalony o cały ton, bo pomiędzy nimi jest jeden dźwięk. Odległość między E a